Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, szczególnie Stowarzyszenie Veritas Polska i również dziękujemy za gościnę w murach obiektu w Ełku, w Centrum Edukacji Ekologicznej. Witam serdecznie, szczególnie młodzież. Chciałbym przedstawić taki referat, mam nadzieję, że w miarę krótko mi się uda, na temat zanieczyszczeń powietrza, dokładnie geneza i profilaktyka smogu. To jest główny temat dzisiejszego wykładu, takiego wstępnego do dzisiejszej konferencji, bo później będzie jeszcze kilka innych tematów. Co to jest smog? Parę słów, ale zacznę może od małej reklamy Uniwersytetu, a w zasadzie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Jak Państwo się możecie domyślać, oczywiście kształcimy studentów. No, takim sztandarowym oczywiście kierunkiem jest rolnictwo, ale również leśnictwo, od niedawna również chemia. A jednym z pierwszych właśnie był również oprócz rolnictwa kierunek ochrona środowiska, architektura krajobrazu i odnawialne źródła energii, tylko że odnawialne źródła energii to są studia magisterskie drugiego stopnia. Natomiast pozostałe to pierwszego i drugiego stopnia. Także jak widzicie Państwo, różnymi zagadnieniami się zajmujemy. Ja wykładam, prowadzę zajęcia w zasadzie, bo to i ćwiczenia laboratoryjne, i projektowe, i wykłady na kierunku chemia, ochrona środowiska i leśnictwo, i na magisterskich odnawialne źródła energii. Zajmuję się powietrzem, zanieczyszczeniami powietrza, ale też nie tylko. Zacznę właśnie od powietrza. Co to jest powietrze? Z czego składa się powietrze? Myślę, że tutaj młodzież doskonale wie, więc sobie tylko przypomnimy na początku, jaki jest skład powietrza. Oczywiście głównym składnikiem jest azot, około 78%. Następnie dla nas życiodajny tlen, około 21%. No i zostaje nam 1% do setki, tak? Ten 1% to są inne składniki, inne gazy śladowe, między innymi argon, ale też wiele, wiele innych występujących w bardzo małych ilościach. A gdzie tutaj mamy te zanieczyszczenia powietrza? Otóż przeciętnie zanieczyszczeń powietrza jest, proszę zwrócić uwagę, poniżej 0,1%. Bardzo mało, ale bardzo ważne są, ponieważ one mają bardzo silne oddziaływanie na zdrowie organizmów, na zdrowie ludzi, nie tylko ludzi, ale również innych organizmów. Więc krótka definicja zanieczyszczeń. Co to są zanieczyszczenia powietrza? Są to gazy, ale również pyły, czyli takie cząstki stałe i aerozole ciekłe, do tego też byśmy mogli tutaj dodać. I bardzo ważna informacja, negatywnie wpływające na organizmy żywe, w tym przede wszystkim na człowieka oraz rośliny lądowe. Oczywiście zwierzęta również, tak? Ale tak odnoszę się do tych dwóch grup, ponieważ one w europejskim prawie są usankcjonowane. Tak? Wpływ na człowieka jest badany i monitoring jest prowadzony w oparciu o zdrowie człowieka oraz rośliny lądowe, rolnicze i drzewostan leśny. Także jeżeli mówimy o jakości powietrza, to mamy na myśli właśnie stężenia, inaczej nazywane w polskim i europejskim prawie poziomami zanieczyszczeń w powietrzu. Im jest ich więcej, tym jakość jest gorsza. Odwrotna korelacja. No i jakie to są substancje? Może poczekamy, grupka usiądzie, to będziemy kontynuować. Zapraszamy tutaj do przodu również, nie wstydzić proszę. Śmiało nie będę pytał, nie będę zadawał pytań, obiecuję. Chociaż bardzo bym chciał, ale mam ograniczone, bo wtedy bardzo dobra jest interakcja, jeżeli się jakieś króciutkie pytanie zada, ale już nie będę tego stosował, bo mamy za mało czasu. Także zanieczyszczenia powietrza zaliczane są do różnych grup. Już tutaj nie chcę jakiejś skomplikowanej charakterystyki wprowadzać, ale może sobie podzielimy na takie dwie grupy, bo mówiłem, że to są substancje, które
wpływają negatywnie na organizmy żywe, na rośliny, jeżeli wpływają, to one są po prostu fitotoksyczne, tak? Czyli szkodliwe dla fitoprzedrostek, zawsze dotyczy rośliny. Czyli fitotoksyczne, czyli toksyczne dla, w stosunku do roślin. To jest cała grupa gazów, tutaj najważniejsze wymieniłem te, które monitoruje się w powietrzu atmosferycznym. Oczywiście ich jest znacznie więcej, ale też nie wszystkie są objęte jakimś monitoringiem. Więc to, ta grupa wpływa na pewno od tlenków, azotu, tu widzicie NONO2, dwutlenek siarki, ozon O3. Tutaj właśnie a propos ozonu, na pewno wiecie, że warstwa ozonowa, niebieskie niebo od ozonu właśnie jest mniej więcej, jest bardzo ważną warstwą, to jest na wysokości około 20 km nad powierzchnią Ziemi, ale to jest ten tak filtr przeciw UV, ultrafioletowi. Warunkuje życie na Ziemi, tak? Bo ultrafiolet taki wysokoenergetyczny jest bardzo szkodliwy dla organizmów. Dlatego w tym przypadku mówimy tutaj o zanieczyszczeniu, jeżeli ten ozon występuje przy Ziemi. Nie ten na 20 km, tylko przy Ziemi. To tak zwany troposferyczny. I to jest zanieczyszczenie bardzo niebezpieczne. I gazy toksyczne, i tu proszę zwrócić uwagę, wiele jest ich częścią wspólną, tak? Właśnie te tlenki azotu, siarki, ozon, formaldehyd są zarówno i dla roślin, i dla człowieka toksyczne. Natomiast jest cała grupa substancji toksycznych, która no, w przypadku roślin nie odgrywa dużego znaczenia, a ludzi owszem tak. Najważniejsze tutaj pyły PM10, PM2,5 to są takie cząstki, które są mniejsze od 10 mikrometrów lub 2,5 mikrometrów, stąd te liczby, tak? Zawierające między innymi metale ciężkie, ale przede wszystkim benzoapiren. Te wytłuszczone mają najważniejsze znaczenie w przypadku smogu w Polsce, smogu zimowego. I to oczywiście wpływa na organizmy, a cały proces, jeśli chodzi o monitoring powietrza, ocenę jakości powietrza, to właśnie ze względu na ochronę roślin, lewa strona, a prawa strona ze względu na ochronę ludzi. I jeszcze jeden krótki podział. Zanieczyszczenia mogą być tak zwane pierwotne, czyli bezpośrednio wydzielające się u źródła, na przykład w palenisku. Także jest tutaj cała gama tych substancji od gazów, od tlenków, po aerozole, zawarte w nich metale ciężkie, lotne związki organiczne i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz. To jest CO, czyli tlenek węgla. Nie mówię tu w ogóle, zwróćcie Państwo uwagę, o dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla nie jest zanieczyszczeniem. Chociaż przecież się mówi dwutlenek węgla, gaz cieplarniany. No właśnie, gaz cieplarniany. Trzeba rozróżnić gazy cieplarniane od zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia powietrza to są te, które bezpośrednio, jak już mówiłem wcześniej, wpływają na organizmy żywe. A CO2 w tych stężeniach, które występuje w atmosferze, nie wpływa negatywnie na organizmy żywe, ale nie znaczy to, że nie jest szkodliwy dla środowiska, bo jest gazem cieplarnianym, czyli pochłaniającym promieniowanie podczerwone, przez co atmosfera Ziemi się ogrzewa i następują zmiany klimatyczne. Ale dzisiaj mówimy o czystości powietrza, więc o zmianach tylko klimatycznych tylko wspomniałem. Nie ma tutaj w tej grupie CO2. No i są również zanieczyszczenia wtórne, które powstają w atmosferze w wyniku przemian chemicznych, fotochemicznych. I tutaj jest ten usławiony O3, przepraszam, indeks dolny, gdzieś mi tam uciekł, O3, czyli ozon troposferyczny. On właśnie, człowiek go nie emituje, on powstaje właśnie z pierwotnych, głównie z tlenków azotu i lotnych związków organicznych. Jakie są źródła zanieczyszczeń? Najważniejsze, ja tutaj nie będę wszystkich wymieniał, bo tu można bardzo długą listę zrobić, ale przede wszystkim mówimy o energetyce, o elektrowniach, o fabrykach, tak? Owszem, ma to znaczenie. Często jak na zdjęciach popatrzymy, to one strasznie niby kopcą, a tak naprawdę to, co tu widzimy, to jest głównie para wodna, skroplona, czyli mgła, tak? A tych zanieczyszczeń na ogół z elektrowni nie widzimy. Głównie to jest woda po prostu, woda skroplona. Natomiast w tej chwili to w skali świata oczywiście ma bardzo duże znaczenie, ale w Polsce głównie ten druga grupa, niska emisja, czyli domy, ogrzewanie indywidualne i samochody, tak? Czyli komunikacja samochodowa. To są te najważniejsze,
które w największym stopniu wpływają w tej chwili na jakość powietrza w Polsce. Oczywiście w Polsce, tak? Bo w innych krajach troszeczkę jest inaczej. Natomiast dlaczego energetyka i przemysł tak aż mocno nie wpływają? Ponieważ one już od lat 90. mają bardzo surowe przepraszam, normy, które musiały, no, firmy musiały się przestawiać, instalować instalacje, które oczyszczają spaliny, zanim je wprowadzą do powietrza. A w tym przypadku niskiej emisji nie ma tego, tak? W domach jednorodzinnych nie ma żadnego obowiązku, jeśli chodzi o oczyszczanie, bo nawet technicznie jest to dosyć trudne, tak? W samochodach oczywiście są katalizatory, ale one też nie rozwiązują całkowicie sprawy i poza tym ich jest coraz więcej i same katalizatory nie nadążają, tak? Także no, przyszłość jest elektryfikacja, no też ma wiele wad, ale oczywiście ze względu na jakość powietrza elektryfikacja oczywiście jest, transportu jest bardzo dobra. Obecnie to jest, jak mówiłem, ważniejsza niż energetyka. No i teraz o smogu parę słów. Co to jest smog w ogóle, tak? Od czego pochodzi słowo smog? To nie jest smog wawelski, tak? Tu mamy na końcu literkę G. Co to jest właściwie smog? Słowo wywodzi się z języka angielskiego, oznaczający, to jest taki zlepek dwóch słów, smoke and fog, czyli dym i mgła. Tak naprawdę w tej chwili tej mgły nie musi być, ale nadal się mówi o smogu. Skąd to pochodzi ta mgła? No, z Londynu. Londyn jest mglistym miastem i tam po raz pierwszy w 1952 roku opisano dokładnie zjawisko smogu, a ponieważ tam bardzo często połączenie dymu z mgłą pojawiało się, dlatego tak to nazwano, tak? Jak sobie odejmiemy kilka literek, połączymy, mamy właśnie smog, tak? To jest to pojęcie, chociaż one w polskim prawie nie istnieje to słowo, tak? To jest tylko tak naukowo i bardziej popularnie, można powiedzieć, nazwane zjawisko silnego zanieczyszczenia powietrza po prostu. Ale jakie mamy rodzaje smogu? Najczęściej mówimy w Polsce o smogu zimowym, chociaż tego przymiotnika zimowy nie dodaje się. Mówi się, jest smog, tak? Ale powinniśmy wyróżniać smog zimowy, zwany inaczej czarnym albo typu londyńskiego, kiedyś jeszcze kwaśny albo siarkowy się mówiło, w tej chwili już nie. Smog letni, drugi rodzaj, smog biały w odróżnieniu od czarnego, ze względu na wygląd jakby mgieł, lub typu Los Angeles, bo tam właśnie w latach 60. opisano to zjawisko. W Polsce najważniejsze jest smog zimowy, smog letni rzadziej występuje, a jeżeli już, to na południu kraju, za chwilkę powiem dlaczego. Jakie substancje odpowiadają za smog zimowy? No to właśnie już dzisiaj wcześniej mówiłem o tych pyłach PM10, PM2,5. Zawartych w nich wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, czyli kilkupierścieniowe takie zlepki benzenu, jeżeli kojarzycie benzen sześciowęglowy, tak? To jakbyśmy sobie połączyli kilka takich pierścieni, to mamy wiele pierścieni, dlatego wielopierścieniowe, a ich reprezentantem jest benzoapiren. Do tego dodatkowo gazy mogą wystąpić, tlenek węgla, dwutlenek siarki, ale raczej mają mniejsze znaczenie w tej chwili. Najważniejsze są te pyły, PM. Smog letni natomiast, gazy tworzące jakby prekursory przemian chemicznych, to są tlenki azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne. I w wyniku promieniowania świetlnego, głównie świetlnego, ale również tam pewna ilość ultrafioletu na to ma wpływ, powstaje właśnie ozon troposferyczny i kilka innych substancji, o których już tutaj nie będę wspominał, ale najważniejszy jest ten ozon troposferyczny, toksyczny i fitotoksyczny dla człowieka i dla roślin właśnie, tak? Także jego bezpośrednio nie emitujemy. Stąd już się domyślacie Państwo, dlaczego smog letni, bo latem jest najwyższe promieniowanie słoneczne i dlatego te procesy chemiczne, fotochemiczne zachodzą najbardziej intensywnie. I te stężenia, jeszcze co ciekawe, zawsze są widoczne najwyższe po południu. Od 12 do 16, 17 tam mamy największe, no bo jest największe naświetlenie i te procesy zachodzą najszybciej, a w nocy to stężenie spada.
No, a wróćmy do smogu zimowego. A, letni jeszcze tylko powiem, ma największy problem jest na południu Europy. Na południu Europy. W Polsce, jeżeli już występuje czasami, to gdzieś tam Kraków, Wrocław, te okolice. U nas zdarza się, ale to taki mały, nie wiem, czy to można tak go, smoczek? Takie małe zjawisko, lekkie przekroczenia zdarzają się stężeń. Smog zimowy, tak? Głównie drobne pyły. Właśnie tak jak już mówiłem, pył PM10 i PM2,5, to czasami możecie Państwo zwrócić uwagę na przykład przy prognozie pogody, po prognozie pogody, gdzieś jesienią, zimą, w niektórych stacjach telewizyjnych jest podawany raport smogowy albo raport o jakości powietrza, to zawsze jest tam podane gdzieś małymi literkami PM10 lub PM2,5, bo jedno albo drugie, albo obie frakcje pyłu się mierzy. Dziesiątka oznacza 10 mikrometrów lub mniej, 2,5 oznacza 2,5 mikrometra lub mniej. Przypominam, mikrometr to jest 0,01 milimetra. I żeby to zobrazować tutaj ta grafika pokazuje włos ludzki, jak mniej więcej wygląda, około tam powiedzmy 50-70 mikrometrów. Tutaj jakiś piaseczek, tak, z lewej strony, natomiast jakbyśmy sobie ustawili kilka tych cząstek obok siebie, tych największych dziesiątek, PM10, to przynajmniej 5 po wzdłuż średnicy włosa by się zmieściło. Także one są, tak można sobie to zobrazować, tak małe, tak? A PM2,5 oczywiście 4-krotnie jeszcze mniejszy. Wyróżnia się jeszcze frakcje, jeszcze mniejsze, ale to już one to już w ogóle to są bardzo, bardzo toksyczne substancje. I jeszcze inne porównanie do krwinki czerwonej, na przykład cząstka tu po prawej stronie pyłu PM10, krwinka czerwona, cząstka PM2,5. One oczywiście to są maksymalne rozmiary z tych frakcji, tak? One mogą być jeszcze mniejsze. Bakteria, wirus, no na przykład koronawirus i występują oczywiście również takie nanocząstki, które pyłu, które wnikają bezpośrednio do krwiobiegu. Pod mikroskopem wygląda to w ten sposób. Bardzo różne kształty są. Od aglomeratów jakichś takich liniowych, zlepieńców, po niekształtne, ale niektóre, na przykład przy spalaniu diesla mamy i oleju opałowego, pojawiają się takie bardzo sferyczne, okrągłe cząstki, bo one powstały z cieczy. Ale to już są takie szczegóły techniczne, natomiast chciałem tylko pokazać, że mogą być bardzo różnego kształtu te cząstki. No i teraz, jak powstaje ten smog zimowy? Tu mamy zdjęcie z zimą, słabo widoczne, bo jest zamglone, tak? Jest komin, proszę zwrócić uwagę na jego smugę dymu, idzie pionowo, tak? Tutaj mamy gdzieś rozrzucone całe osiedle mieszkaniowe, i ten dym już tam się unosi nad osiedlem, nie idzie tak całkowicie pionowo, no tu się zdarza jakiś tam występek. I te wysokie kominy, powyżej zakłada się 30-40 metrów, zalicza się do takiej grupy wysokiej emisji, ze względu na wysokość komina. Natomiast ta niska emisja, której już wspominałem, czyli domy jednorodzinne, kamienice, samochody, tak? To jest wtedy, gdy mamy emisję na poziomie poniżej 40 metrów nad gruntem. I co się dzieje? Właśnie w słoneczny, mroźny dzień, zimą to jest najbardziej charakterystyczne, pojawia się tak zwana warstwa inwersji temperatury, gdzie w tej warstwie temperatura inaczej się, inny jest gradient niż poniżej, bo normalnie jak im wyżej, byśmy się gdzieś tam po jakiejś, na przykład w górach się przemieszczamy do góry, tak, no to temperatura spada zawsze, tak? Natomiast w warstwie inwersyjnej jest odwrotnie. I ta gęstość, inna gęstość powoduje nieprzepuszczalność dla gazów emitowanych pod warstwą. Czyli to jest taka niewidoczna warstewka, więc te zanieczyszczenia, gazy i pyły, tak jakby kolokwialnie mówiąc, kotłują się pod tą kopułą, tak? Natomiast jeżeli komin jest wyższy, to one się przemieszczają swobodnie i się rozcieńczają. Stąd buduje się właśnie wysokie kominy. Nie dlatego, że dla jakichś ciągów kominowych i tak dalej, dlatego, żeby te gazy rozcieńczać wyżej w atmosferze. To jest główny cel wysokości kominów. No w domach jednorodzinnych nie wyobrażamy sobie, żeby każdy miał 50-metrowy czy 40-metrowy komin, tak? Zresztą koszt budowy takiego komina by przewyższał kilkunastukrotnie, jak nie dziesięciokrotnie budowę domu.
Więc trzeba inaczej troszeczkę do tego podejść. I tak jak mówiłem, niska emisja odpowiada głównie w Polsce za emisję pyłów. I to jest taka grafika uśredniona z lat zanieczyszczenia z niskiej emisji, to jest 90% średnio. Z przemysłu zaledwie 2%, tak? I komunikacyjne 8%. Czyli łącznie mamy 98% emisji zanieczyszczeń właśnie nisko nad poziomem gruntu, bez żadnego oczyszczania. I to jest właśnie to zagrożenie. Skąd to się bierze? No ze spalania. Zwłaszcza niewłaściwego spalania, tak? To różne zdjęcia, na przykład kominów w domach i w kamienicach, spalanie odpadów gdzieś na powierzchni, to już w ogóle jest zabronione, wręcz zabronione, ale zdarza się, tak? Palenie ognisk mokrą trawą na przykład, tak? Czy w ogóle spalanie no, zagrabionych liści, trawy, no to nie jest dobre rozwiązanie. Nawet w ogródkach domowych, przydomowych czy działkowych tych rodzinne ogrody działkowe, tak? Nie powinno się spalać odpadów, tylko je kompostować dla żyzności gleby, a nie spalać. Ale niestety widzimy to bardzo często, ja też jestem działkowcem i nie da się sąsiadów czasami wyedukować, więc dlatego nadzieja w młodzieży. Jak smog wpływa na organizm, to nie będę dużo też o tym mówił, ponieważ chyba mamy następny referat na ten podobny temat, ale jak proszę zwrócić uwagę, zawsze mówimy o płucach, tak? Ale to nie tylko płuca, to również jest układ krążenia, oczy, mózg, wpływa na płód i tak dalej. Także mamy bardzo, bardzo dużo wpływów, ponieważ te bardzo drobne cząstki poniżej 2 mikrometrów przenikają już nawet do krwioobiegu przez oczywiście płuca. Gdzie w Europie jest najgorzej? Tutaj fioletowy kolor jest najwyższe stężenia pyłu, PM10, zielony najniższe. No i pośrednie oczywiście, pośrednie, tak? Czyli no, najlepiej jest oczywiście Skandynawia. Tam jest ze względów na rozproszenie budownictwa, na duży kraj, a małą liczbę mieszkańców, silne wiatry, tam są sprzyjające warunki do tego, żeby w Islandia jest jedna z najczystszych, Reykjavik między innymi. Natomiast no, w Polsce, jak proszę zwrócić uwagę, no oczywiście cała Polska jest tutaj pomarańczowa, a południe jest czerwono-fioletowe, więc te stężenia naprawdę są tam wysokie. Ale nie tylko, tak? Tu również, proszę zwrócić uwagę, Włochy bardzo podobnie, ale to ze względu na to, że kotliny górskie powodują ograniczenie przewietrzania danych terenów, wsi i miast i przez to tam się też gromadzi. Zresztą w Krakowie też jest ten problem, nie dość, jest duża emisja, to przewietrzanie jest ograniczone. I ta grafika znowu pokazuje, jaki jest wpływ na organizmy żywe, na człowieka, przepraszam, dokładnie na człowieka, czyli ograniczenie tak zwanych utraconych lat z powodu zanieczyszczeń powietrza. Im ciemniejszy kolor, to tym gorzej. Oczywiście tu ze względu modelowanie na pyły, dwutlenek azotu, to akurat Polska nie, bo dwutlenek azotu to jest głównie komunikacja samochodowa i to Europa Zachodnia, ale pyły, to owszem, my tutaj przodujemy, Bałkany i Włochy. Ozon, proszę zwrócić uwagę, najciemniej jest na południu Europy, bo tak jak mówiłem, to zależy od nasłonecznienia również. Skutki zdrowotne, o ile smog skraca nam życie w Europie. To są oczywiście modele na podstawie badań epidemiologicznych. Jak popatrzymy sobie, ja bardzo lubię tą grafikę, bo jest ta mapka gdzieś tam wklejona w płuca. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj Polskę i o ile skraca średnio smog życie ludzkie na południu, 9 do powyżej roku nawet, tak? Czyli rok krócej żyjemy. My jesteśmy gdzieś tutaj w tym miejscu, czyli mamy od 6 do 9 miesięcy krócej żyjemy na Warmii i Mazurach z powodu właśnie smogu, tak? Oczywiście jeśli się to poprawi, jakość powietrza się poprawi, to oczywiście te efekty zostaną, no, te liczby będą mniejsze, tak? Ale póki co taką mamy niestety wartości, tak? I proszę zwrócić uwagę na tą tabelkę, ile zgonów jest spowodowane smogiem, czyli złą jakością powietrza, tak można powiedzieć, tak?
Wybrałem tylko kilka krajów. Polska tutaj niestety niechlubnej czołówce, 48 tysięcy osób rocznie umiera w Polsce z powodu złej jakości powietrza. Tak? Niemcy również, Włochy, Rumunia, a najlepiej oczywiście w Szwecji mamy około 1000, chociaż no też można by było zejść do zera, ale to się tak nie da. I 700 tysięcy przypadków śmiertelności z powodu zanieczyszczeń powietrza w całej Europie. To jest bardzo duży problem, przeliczalny nawet na pieniądze, więc proszę zwrócić uwagę, roczne straty, tylko że tutaj jest wliczone również straty rolnicze, straty inne, na przykład z absencji w pracy, bo jak ktoś ma astmę i ma atak astmy z powodu zanieczyszczenia powietrza, no to nie idzie do pracy, bierze zwolnienie i to są też koszty dla ZUS-u na przykład, tak? I dla firm ubezpieczeniowych i tak dalej. Szacuje się, że to jest przynajmniej 329 miliardów euro rocznie w Europie, a niektóre szacunki mówią o bilionie euro rocznie. I to, proszę zwrócić uwagę, to jest z sektora przemysłowego, czyli z energetyki, z procesów przemysłowych, wytwórczych i tak dalej. Natomiast nie wliczane są tutaj w te koszty niska emisja, bo jest dosyć trudno to oszacować, ale no już takie badania się również robi. Także ogromne koszty, stąd inwestycja państwa w jakość powietrza jest opłacalna, po prostu jest opłacalna, ponieważ no, te miliardy euro na inwestycje, na dotacje zwrócą się po jakimś czasie w postaci zmniejszonej zachorowalności, zmniejszonej śmiertelności, z wpływu na, również na rolnictwo, bo to są kolejne miliardy euro strat w rolnictwie i w leśnictwie z powodu zanieczyszczeń powietrza. A na świecie, gdzie jest najgorzej, no znowu czerwony kolor najgorszy, zielony najlepszy. Europa tutaj tak powiedzmy na pomarańczowo, to chodzi tylko o stężenia pyłu. No Azja, tak? Indie, Chiny tu niestety przodują. Tu również w Amazonii też wypalanie lasów dochodzi. Południowa półkula głównie to jest wypalanie lasów. Tam to jest główne źródło zanieczyszczeń. Tu proszę zwrócić uwagę, to wcale nie dotyczy jakiegoś przemysłu tutaj, tak? To są głównie wypalanie lasów i stepów. Natomiast Indie, Chiny to jest, czyli Azja południowo-wschodnia, to jest przemysł niczym nie ogarnięty, żadnym. Chociaż no, Chiny teraz wprowadzają już te normy, ale to daleko jeszcze do Europy. Czy tak musi być? Tak spróbuję przyspieszyć. Oczywiście spróbujmy nie dopuszczać do tego. No, bardzo duże znaczenie ma oczywiście dotacje różnego typu państwowe i unijne i tak dalej. Natomiast my też możemy troszeczkę to regulować, tak? Też, jak mówiłem, z tym ogniskami na przykład, tak? Poza tym, jeżeli mówimy już o takich ważniejszych inwestycjach w emisję, w niską emisję, żeby ją ograniczyć, to oczywiście wymiana starych kotłów i pieców węglowych, tak? W domach jednorodzinnych, w kamienicach i tak dalej, na najlepiej ciepło systemowe, ale to jest najtrudniejsze, bo instalacje centralnego ogrzewania z ciepłowni miejskiej no są bardzo kosztowne i nie zawsze się da, tak, poprowadzić dużych rur ciepłowniczych, ale to by było najlepsze rozwiązanie. Oczywiście to się robi w różnych miastach. Drugie rozwiązanie to jest oczywiście nieco łatwiejsze, na gaz ziemny. Oczywiście koszty gazu ziemnego ostatnio drastycznie, zresztą wszystkich paliw wzrosły. No ale z punktu widzenia ochrony powietrza, lokalnej jakości powietrza, gaz jest najlepszy. Niestety, mówię niestety, bo to jest paliwo kopalne i wpływa na zmiany klimatyczne, ale na jakość powietrza to jest jednak numer jeden. Najmniej po spaleniu, najmniej emituje zanieczyszczeń. Mówię oczywiście o paliwach, tak, bo lepiej by było podłączyć do centralnej kotłowni miejskiej. Alternatywą oczywiście są kotły na pelet drzewny. One oczywiście emituje po spaleniu cząstki stałe, czyli pyły, ale nie aż tak dużo jak w starych kotłach węglowych. A dodatkowo pojawiły się nowoczesne kotły z elektrofiltrami. Polskie firmy, chyba dwie czy trzy już produkują, niedrogie te elektrofiltry, one ograniczają tak mniej więcej 80-90% emisję pyłu i wtedy już mamy naprawdę bardzo czyste spaliny, tak?
To jest technologia tak naprawdę no, niedawna, można powiedzieć, to jest kilka lat powiedzmy takiego wprowadzenia na rynek tych kotłów z elektrofiltrem, czyli filtrem cząstek stałych. W samochodach DPF-y, w dieslach już są od jakiegoś czasu, natomiast w kotłach tego nie było. Oczywiście na pompy ciepła, to już w ogóle by było super rozwiązanie, bo nic nie emitujemy, tak? Ani dwutlenku węgla, przynajmniej lokalnie, bo oczywiście w elektrowniach tak, ale zasilane są energią elektryczną. No problem jest oczywiście z odwiertami, chociaż są te tak zwane powietrzne pompy ciepła, ale inwestycyjnie faktycznie one są bardzo drogie. No i zmienimy komunikację, tak? Co się cały czas dzieje. No, promuje się jazdy na rowerze, hulajnogach elektrycznych chociażby, tak? Tramwaje, samochody elektryczne 2030 mają być już zakazana sprzedaż spalinowych samochodów w Unii Europejskiej, ale również w Islandii. Muszę Państwu powiedzieć, ostatnio ze studentami odnawialnych źródeł energii byliśmy w ramach jednego z projektów unijnych właśnie w Islandii, żeby obejrzeć tam ich energetykę odnawialną, bo ta Islandia to jest energetyka odnawialna. Oni 100% mają z geotermii i z wody. Nic nie spalają praktycznie. Drewno w ogóle jest deficytowe, tam nie można kupić drewna do spalania, bo tam nikt nawet nie ma kominków. Samochody elektryczne już są tak bardzo popularne, że jak byliśmy przed uniwersytetem w Reykjaviku, to tak na oko 1/3 parkingów była dla samochodów elektrycznych od razu z ładowarkami. I co się okazuje? Osoba prywatna ma za darmo prąd tam, nie? Za darmo do samochodu. Do samochodu. Może sobie zaparkować. Tam jakieś mają karty takie, że, bo firmy już tam troszeczkę płacą. Niedużo, ale trochę płacą. Natomiast osoby prywatne na parkingach publicznych mają darmowe ładowanie. Darmowe ładowanie. A w domu to już w ogóle jest prąd. Tam najtańsze rzeczy w Islandii to jest prąd i woda. No dla nas to akurat jest nie do pomyślenia. No i parę słów o pomiarach zanieczyszczeń powietrza. Chciałbym powiedzieć, żeby kilka słów o tym, dlatego że osoby zwłaszcza narażone na zanieczyszczenia powietrza, czyli dzieci, osoby starsze, osoby chore na astmę, na obturacyjną chorobę płuc i inne schorzenia tego typu, no powinny czasami monitorować sobie dane publicznie dostępne. Od już 20 paru lat publicznie dostępne dane w Polsce o jakości powietrza i no, tak troszeczkę regulować aktywność na dworzu, żeby nie trafiać w te wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Więc gdzie szukać? No najlepsze, jest dużo źródeł, ale najbardziej wiarygodny to jest Państwowy Monitoring Środowiska. To jest mapka z serwisu powietrze.gov.pl. Państwowego Monitoringu Środowiska, ale proszę zwrócić uwagę, tych punktów jest tam powiedzmy ponad 100 w Polsce, tak? W Ełku też jest stacja pomiarowa, o czym za chwilkę pokażę. Tutaj z kolei mamy na przykład po prawej stronie, w Olsztynie na przykład jest jedna stacja państwowa, ale tutaj widzimy Olsztyn, jest ileś tam kropek. To jest prywatna usługa Early. Early daje nam dosyć dobre wyniki, nie tak jak państwowe referencyjne analizatory, ale również bardzo dobre i warto, mierzą tylko pył, no najważniejszy właśnie, tak? Natomiast stacje państwowe mierzą również zanieczyszczenia gazowe. Także to jest powietrze gioś.gov.pl. Gioś to jest od Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, gov to jest rządowa strona, tak? I powietrze, no przedrostek, więc można sobie tutaj poszukać w całym kraju takich najbardziej wiarygodnych, aktualnych. One są aktualizowane co kilka minut, tak? Natomiast Early no, daje nam tutaj możliwość większej jakby gęstości czujników. No niestety w Ełku nie ma, tak, Early. Natomiast no, w wielu miastach, nawet wsiach jest, ale macie Państwo za to stację państwowego monitoringu. To jest akurat Early, daje nam tą możliwość, że również bierze i prywatne, znaczy prywatno-samorządowe, powiedzmy, punkty pomiarowe oraz państwowego monitoringu środowiska i tu widzimy kwadracik, to jest państwowy, tak? I mamy pyły, PM10, 2,5, tlenki azotu, ozon i dwutlenek siarki, czyli w zasadzie cała plejada najważniejszych zanieczyszczeń, to jest zrzut z wczoraj. Także jakość powietrza akurat jest w tym momencie dobra.
No, w tym momencie to nie wiem, musiałbym sprawdzić na aplikacji. A Early również daje nam, proszę zwrócić uwagę, tych punktów jest bardzo, bardzo dużo, tak? Warszawa, no Śląsk najwięcej, bo tam jest ta firma, także tam oni jakby rozwinęli swoją działalność, ale również firma podłączyła do mapowania z sieci państwowe zagraniczne i mamy wszystko w jednym serwisie, wszystko w jednym, oczywiście nie cały świat, tam w Afryce malutko, tak, ale mamy tą Azję, mamy całą Europę oprócz Rosji, może Rosja nie jest w Europie, Ameryka Północna, troszeczkę południowej, więc na bieżąco możemy to oczywiście monitorować, tak. Tu miałem filmik, ale to sobie chyba darujemy. Aplikacje mobilne, bo już czas troszeczkę biegnie, aplikacje mobilne to samo. Jakość powietrza w Polsce to jest aplikacja na telefon, na smartfony właśnie państwowego monitoringu środowiska, tego najbardziej wiarygodnego, ale również Early o większej jakby gęstości punktów pomiarowych też taką aplikację warto sobie zainstalować, ona nie zajmuje dużo miejsca w telefonie, a daje nam bieżące informacje o jakości powietrza, to jest kilka zrzutów. Możemy sobie na przykład najbliższą stację wybrać, ona sama wyszukuje, w którym miejscu jesteśmy, jaka jakość jest. Nie trzeba się znać na normach prawnych, co prawda podają tutaj w wartościach, w mikrogramach na metr sześcienny, ale nie wszyscy się znają, więc no, musieli gdzieś wertować, tak, rozporządzenie, więc po prostu kolorystycznie pokazane. Jest bardzo dobra jakość, indeks tak zwany jakości powietrza, bardzo dobry, na zielono, ok, już nie musimy szczegółowo analizować. Tutaj są przebiegi, a to jest Early, na przykład w tym przypadku jest no, zrzutka z Olsztyna, tak? I również ta sama mapka, bo to do Early można wejść przez aplikację lub przez stronę internetową. No i zapraszam na nasze media społecznościowe, Chemia UWM, na TikToku jesteśmy, więcej informacji na Instagramie i na Facebooku. No i oczywiście zapraszam do studiowania, do wybrania studiów również przyrodniczych, rolniczych, chemicznych. Chemię mamy od kilku lat już. Już pierwszych absolwentów wypuściliśmy, zainwestowaliśmy kilkanaście milionów złotych w aparaturę i w odnowienie laboratoriów, także chemię mamy w tej chwili na wysokim poziomie i jest na czym kształcić. Dziękuję bardzo za uwagę.